Chcieliśmy przede wszystkim uzmysłowić wartość męki Jezusa Chrystusa. Jakby przenieść się dosłownie w czasy Chrystusa, aby pokazać i dzieciom, i młodym ludziom, i dorosłym ofiarę, jaką poniósł prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jestem bardzo dumny z parafian, tych, którzy brali udział jako aktorzy, ale również z tych, którzy w czymkolwiek się zaangażowali, bo każdy dołożył odrobinę swojej pracy, swego trudu, swego poświęcenia i bardzo dziękuję, to piękne było. Na pewno chcieliśmy oddać realizm. Próbowaliśmy zrozumieć, jak to mogło być w czasach Chrystusa. Próbowaliśmy oddać tę rzeczywistość taki w sposób bardzo ludzki. Więc no, musiały być krzyki, bo na pewno one były. Rozpacz na pewno też. Postawa takiej agresji ze strony Rzymian też była. Więc to wszystko no, urealniło się, tak nam się wydaje, w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. Myślę, że takich przeżyć duchowych nie ma, kiedy robimy drogę krzyżową w kościele. Takich przeżyć nie ma, kiedy robimy drogę krzyżową nawet tutaj u nas, jaka zwykle jest na Golgocie. Więc uważam, że dostarczyło to bardzo wielu, bardzo wielkich przeżyć. Kochani, ja bardzo się cieszę, że mogę pracować z takimi ludźmi. No, jestem z was bardzo dumny. Zaskakujecie mnie, zaskakiwaliście swoją pracą, swoim oddaniem, swoim poświęceniem, no i oczywiście swoim profesjonalizmem. No, mam na myśli nie tylko aktorów, ale tych wszystkich ludzi, którzy cokolwiek dobrego nam zrobili, uczynili. Przyczynili się, żeby zrobić stroje, żeby zadbać o porządek, zadbać o bezpieczeństwo, zrobić dekoracje. Żeby była też łączność między wszystkimi uczestnikami, więc nagłośnienie, ale też osoby, które może nie były tu widoczne, ale tak jak w każdym tego typu przedsięwzięciu uczyniły naprawdę wiele dobrego, no bez nich by się to po prostu nie udało. Raz jeszcze, drodzy parafianie, bardzo wam dziękuję, jesteście wspaniali, podziwiam was. I się cieszę, że mogę wśród was pracować. Powiem szczerze, że wyszło to przypadkowo, bo starałam się wcześniej o rolę świętej Weroniki, lecz na próbach uznaliśmy, że będę bardziej pasowała do roli Maryi. Właśnie chyba wydaje mi się, że ze względu na płacz. Powiem szczerze, że było to trudne do odegrania, właśnie ze względu na to, że jako matka Jezusa powinnam odczuwać ból i cierpienie, ale jednocześnie pewną ufność powierzoną dla Boga, że jednak ten syn zmartwychwstanie, prawda? Bo jednak matka powinna wierzyć w to, co głosi jej dziecko. I powinna być ufna swojej wierze. To, co mi się najbardziej podobało w tym całym przedstawieniu, było to, w jaki sposób ono zjednoczyło naszą społeczność. Mimo iż jesteśmy małą gminą i tak teoretycznie wszyscy siebie tutaj znamy, to gdy przyszłam na próbę, okazało się, że jednak wielu osób nie znam. Były to osoby w różnym wieku. Ale w pewien sposób wspólne odgrywanie i staranie się, żeby to przedstawienie wypadło jak najlepiej, wprowadziło wśród nas taki koleżeński nastrój. Odgrywałem rolę Szymona Cyrnejczyka. Jest to człowiek, który został zmuszony niejako przez żołnierzy do pomagania dźwigania krzyża Jezusowi. No na początku Szymon jakby ze wstrętem do tego podszedł, tak, bo jak wyglądał skazaniec, jak był tu traktowany przez żołnierzy. Także ze wstrętem do tego podszedł, ale został zmuszony.
Potem niejako jak już niósł ten krzyż z Chrystusem, to tak bardziej coś z nim zmieniało się. Jakby podszedł do tego ze współczuciem takim skazańcowi i myślę, że ta rola też pomogła dla mnie jakby zrozumieć całą tą mękę Chrystusa i dzięki temu też pogłębić swoją wiarę. Po tej roli, którą dostałem do zagrania, sprawiło to, że po prostu pogłębiłem swoją wiarę i myślę, że wpłynęło to też na mieszkańców. Moje odczucia, ogólnie jeśli chodzi o całą drogę krzyżową, to była jedna wielka męka. Niby to była gra aktorska, w każdym bądź razie jednak cały czas coś odczuwałem, tak? I jeśli chodzi o psychikę, to też trzeba było być silnym troszkę w tej roli, więc tu też trzeba było to zagrać jakoś sprawnie. Do młodych to naprawdę dotarło i dla nich jest jednak chyba ważniejsze przedstawienie tego teatralnie, w sposób, który mogą zobaczyć, a słownie również, ale jednak co zobaczą, to ich. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej drodze krzyżowej i myślę, że nasza wiara tutaj w Kuźnicy się umocniła. No, nie tylko w Kuźnicy, może i w Sokółce i to dalej się nawet rozeszło, ale myślę, że ludzie wzięli to do serca i naprawdę będą bardziej wierzyć. Trudno opisać to słowami, to trzeba przeżyć po prostu. Chciałabym przede wszystkim podziękować za to, że można było zrobić tak wspaniałe wydarzenie, ale to oczywiście się musiało odbyć dzięki nam wszystkim. Dzięki naszej współpracy ta droga krzyżowa miała taki efekt, którym można powiedzieć, że który poruszył nas wszystkich i wszystkich parafian. Oczywiście tutaj teraz chciałabym przedstawić jeszcze inne osoby, które były odpowiedzialne za współpracę. Byłam koordynatorem grupy, również płaczącą niewiastą. Mam nadzieję, że ta droga krzyżowa ukazała nam wszystkim to, co się naprawdę działo. Chciałabym również podziękować tym wszystkim, którzy do nas przyszli, parafianom, naszej grupie, bardzo księdzu proboszczu, bo to dzięki niemu byliśmy tutaj i stworzyliśmy to, co było. Bardzo się cieszę, że mogłam wcielić się w rolę świętej Weroniki. Dzięki temu na pewno lepiej przeżyję nadchodzące święta wielkanocne i myślę, że cała ta rola sprawiła, że pozostałam w takim nastroju zadumy, w takim nastroju refleksji i to myślę, że jest najważniejsze przed tymi nadchodzącymi świętami. I bardzo się cieszę, że też mogłam uczestniczyć w takim projekcie, w takim właśnie wydarzeniu, ponieważ zjednoczyło, myślę, to nas, myślę, że zjednoczyło ludzi z Kuźnicy i z okolicznych miejscowości. I na pewno było to super wydarzenie, którego nigdy tutaj nie było i myślę, że naprawdę wszystko super się udało. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu i utworzyli tak świetną atmosferę, która pomogła na pewno w realizacji tego przedsięwzięcia. Święty Jan na pewno, myślę, że czuł ból, tak, bo to Jezus był dla niego bardzo bliską osobą, był jego rodziną, tak. No i musiał również wspierać Maryję, tak, w tej ciężkiej dla niej bardzo drodze, gdyż utraciła swojego syna. Faryzeusz, osoba odpowiedzialna za postawienie Jezusa przed sądem Piłata, osoba, która towarzyszyła Jezusowi podczas drogi krzyżowej, bluźniła mu, osoba, która chciała jak największego upodlenia Jezusa, gdyż uważała Jezusa za zagrożenie dla wpływów, dla władzy arcykapłanów żydowskich, narodu żydowskiego. Osoba, która nie zrozumiała misji Jezusa. Chciałem to jak najlepiej przekazać wszystkim zgromadzonym, którzy tu przyszli w nastroju zadumy i modlitwy. Dla mnie to się zakręciło łezki, jak Jezus został ukrzyżowany na krzyżu. I przeżywałem to bardzo mocno, całą drogę krzyżową. Wiesław Krawiel, grałem łotra, trzeba zaznaczyć, tego dobrego łotra, który się ukorzył przed Jezusem. Bardzo fajna sprawa, super wydarzenie. Ogólny szacunek dla księdza, że odważył się coś takiego zrobić. Szacunek dziewczynom naszym, które były tam z tyłu, które wszystko to robiły. Szacunek największy to dla pani Eli, naszej charakteryzatorki. To nasza czarodziejka, ona nas zrobiła tak, jak żeśmy wyglądali. Żeby nie one, to by nie my.
Ja właśnie przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, naprawdę wszystkim, tak samo dla księdza proboszcza, tak samo dla księdza Pawła i dla nas wszystkich. I tak naprawdę nie tylko dla aktorów, dla osób, które zrobiły tak dużo, co było widać, czyli jeżeli chodzi o krawców, jeżeli chodzi o dekoracje, ale przede wszystkim należy podziękować dla tych osób, które tak naprawdę, których pracy nie widać, a nie widać na przykład pracy osób, które odpowiedzialne były za przygotowanie sceny, na której ja na przykład mogłam zawiesić swoje dekoracje. Nie było widać też pracy tak naprawdę Ani, która była takim naszym łącznikiem między księdzem a nami wszystkimi, ale też przede wszystkim to ona dopinała te takie wszystkie niepozapinane guziczki, czyli na ostatnią chwilę, które sprawy wyszły, bo część się nie dało przewidzieć. Część rzeczy, które na bieżąco wychodziło, trzeba załatwić było naprawdę bardzo, bardzo szybko i sprawnie. I o takich rzeczach tak wszyscy wkoło nie wiedzą, a my tutaj tego doświadczaliśmy i my o tym wiemy. I my jeszcze raz chcielibyśmy przede wszystkim podziękować dla tych osób, których pracy nie widać. Więc przede wszystkim dziękujemy dla Celiny, dla pani Kasi, dla Magdy, która pomagała przy dekoracjach i jeszcze raz przede wszystkim dla księdza proboszcza za to, że dzięki niemu my mogliśmy w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę do czegoś tak ważnego, co tak naprawdę zmieniło chyba, no mówię teraz w swoim imieniu, ale postrzeganie całej tej drogi krzyżowej. Z tego względu, że to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale te wszystkie emocje, te wszystkie przeżycia, które były tutaj między nami, one zostaną. I tak naprawdę droga krzyżowa dzisiaj jest bardzo ważna dla nas wszystkich i dla wszystkich parafian, ale za pół roku nie łudźmy się. Być może te emocje już będą bardzo, bardzo takie nikłe, ale te przeżycia, które my tutaj mieliśmy, których doświadczyliśmy, one w naszych sercach zostaną i tak naprawdę za to chcemy podziękować, że dzięki temu my staliśmy się bogatsi.
żeby zobaczyć króla swego? Oto król! Oto król! Mówił, że jego królestwo nie jest tego świata. Gdzie są ci, kto go będą bronić? Może ty? A może ty będziesz go bronić? Zobacz, nikt nie staje w twojej obronie. Tak kończy bluźnierca. Wybaw sam siebie teraz. Innych wybawiałeś? To wybaw sam siebie, skoro jesteś Mesjaszem, wybrańcem Boga. Gdzie jest twój Bóg? Zejdź z tego krzyża, a uwierzymy wtedy w ciebie. Bóg! Boga się nawet nie boisz. Jezu! Wspomnij na mnie, to później do Królestwa Stanów. Naprawdę pójdziesz. Dziw, ze mną prędzisz w drodze. Oh!